Witam Państwa na kolejnym ringu politycznym na kanale My Politics. Ja nazywam się Mikołaj Dowieko, a dzisiaj tematem naszej debaty będzie transport i bezpieczeństwo na drodze, a moimi i Państwa gośćmi będą pani posłanka Paulina Matysiak z Partii Razem. Witam bardzo serdecznie po raz pierwszy na naszym kanale. Tak, dzień dobry, dobry wieczór panie Mikołaju, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Dobromirze. Dobry wieczór. Oraz witam pana posła Dobromira Sośnierza z Konfederacji, a konkretniej z partii Korwin. Witam również wszystkich zgromadzonych. Przepraszamy za to lekkie spóźnienie, pojawiły się pewne teorie na ten temat, jednak możemy je zdementować, że to nie jest prawda, jest debata, wszystko jest tak, jak było zaplanowane. Tak więc przechodzimy do formuły naszej dzisiejszej debaty. Nasza debata będzie podzielona na 5 segmentów. Pierwsze 4 segmenty to będą moje pytania dla naszych szanownych gości. Na każde z nich mają oni po 6 minut wypowiedzi, które są przedzielone na 3 wypowiedzi, po 2 minuty przeplatane przez siebie, a 5 segment to jest segment wolnych wypowiedzi. Myślę, że możemy już przejść do części merytorycznej naszej dzisiejszej dyskusji i pierwsze pytanie brzmi: czy pojawienie się prywatnej inicjatywy w transporcie kolejowym to dobre zjawisko i czy powinno być dalej rozwijane? Czy może państwo powinno przeszkodzić przedsiębiorcom w tej kwestii? Jako pierwszy na tak postawione pytanie odpowie pan poseł Dobromir Sośnierz. 2 minuty, bardzo proszę. No w zasadzie tu będzie może i krótsza niż 2 minuty odpowiedź. No, odpowiedź jest oczywiście twierdząca. No, tam, gdzie się da, należy oczywiście dopuszczać prywatną inicjatywę. Co jest zarządzane prywatnie, zawsze jest zarządzane lepiej. Prawie zawsze jest zarządzane lepiej niż państwowe. No, więc tak, no oczywiście niestety kolej z natury rzeczy tworzy sytuację, w której nie możemy dopuścić całkowitej wolnej konkurencji, no ponieważ tworzy naturalny monopol za pomocą dróg. No i po tych drogach, w przeciwieństwie do dróg asfaltowych, nie można sobie tak po prostu jeździć bez jak komu się tam wpadnie do głowy, no bo nie ma możliwości omijania za bardzo, no, są bardzo ograniczone. Więc ruch musi być ściśle regulowany centralnie. W związku z tym tutaj to też budzi taką nieufność ze strony niektórych wolnościowców i stąd moje pytania, na które nie dostałem nadal odpowiedzi, o przyczynę tego, dlaczego w ogóle potrzebujemy jeszcze kolei. Nie twierdzę, że ja wiem już, że nie potrzebujemy. Stawiam natomiast takie pytanie i tutaj pani posłanka Matysiak obiecała mi nawet takie dane, ale jeszcze nie dostałem. Znaczy takie na przykład, dlaczego twierdzi się, że transport szynowy jest z natury bardziej ekologiczny? Próbowałem znaleźć odpowiedź na to pytanie i szczerze mówiąc na razie nie dotarłem. Pytałem paru osób i jeszcze nie mam żadnego przekonującego wyjaśnienia, no bo wydaje się, że sprawność silników jest podobna, uwzględniając tam oczywiście wszystkie różnice, no ale generalnie wydaje się, że nie tutaj tkwi chyba problem, albo może jednak tutaj, ale nikt mi tego prawidłowo nie wyjaśnił. Więc ale tu odbiegłem od tematu. Co do zasady, jak najwięcej prywatnej inicjatywy w ramach tego systemu, który tutaj mamy, należy oczywiście dopuszczać. Dziękuję bardzo za odpowiedź i teraz 2 minuty dla pani posłanki. Bardzo proszę. Rety, może na początek, na sam początek krótkie takie wyjaśnienie dotyczące tego, jak w ogóle wygląda sytuacja na polskiej kolei w naszym kraju, bo zacznijmy od tego. My jako Lewica, też jako posłanka Partii Razem, jesteśmy za wysokiej jakości usługami publicznymi, co wcale nie musi oznaczać, że to musi być, nie wiem, jeden wielki narodowy koncern przewozowy. Już teraz na polskich torach jeżdżą pociągi bardzo wielu różnych spółek, bo mamy i PKP Intercity, i mamy Polregio, i mamy przewoźników prywatnych, i mamy też przewoźników samorządowych, więc to nie jest tak, że mamy jedynego zarządcę, który po prostu zawiaduje tymi wszystkimi pociągami. Mamy wiele spółek, mamy spółkę, która zarządza infrastrukturą, mamy spółki, które zarządzają dworcami, więc ten problem jest o wiele bardziej złożony. Natomiast co do tego, co mówił przed chwilą poseł Dobromir, ja sobie próbowałam gdzieś zanotować te mądrości typu monopol dróg na kolei. No tak, generalnie nie wygląda to tak jak na drodze, że można
wyminąć, tak jak w aucie, drugie auto. Pociągi się nie wymijają, chociaż są oczywiście mijane i nie przepuszczają te szybsze pociągi. Nie wiem, czy to o to chodziło panu posłowi, ale może doprecyzuję. Natomiast wracając do pytania pana posła dotyczącego, czemu transport kolejowy jest lepszy. Po pierwsze, jest bezpieczniejszy, jest często też szybszy. No i jest przede wszystkim niskoemisyjny, to jest bez wątpienia bardzo ważne w kontekście też nadchodzącej katastrofy klimatycznej, tego kryzysu związanego z klimatem, więc stawianie na kolej to są dobre rozwiązania, które już teraz są priorytetem w innych krajach europejskich. Też powinniśmy na to stawiać, rozwijać kolej i przede wszystkim właśnie ta niskoemisyjność jest dużym argumentem za tym, żeby przestawiać się na transport kolejowy, a nie na przykład transport taki no jednostkowy zwykłymi samochodami. I proszę mi powiedzieć, ile mam czasu, bo ja sobie niestety nie włączam. Prosimy o stawianie powoli już kropki. No to niech już będzie kropka, zaraz będą jeszcze 2 razy po 2 minuty, więc wtedy będę dopowiadać. Dziękujemy bardzo i przekazuję głos panu posłowi. Bardzo proszę. No sobie konkurencji między jedną spółką państwową, tą samorządową, to ona oczywiście jest w dużej mierze pozorna. No, zawsze to tam jakiś element konkurencji jest, ale on jest tak naprawdę mało istotny. Prawdziwa konkurencja jest wtedy, kiedy ludzie ryzykują swoim majątkiem, swoimi pieniędzmi w danej inwestycji i wtedy mają motywację. Urzędnik nigdy nie ma motywacji, żeby zarządzać racjonalnie, żeby koniecznie wygrać konkurencję z drugim państwowym przewoźnikiem, no bo nim by po co, nic z tego nie będzie, że on tę konkurencję wygra i tak jak przyniesie straty, to mu tam urzędnicy dosypią. No i tak niestety to działa, więc jeśli ja dobrze zrozumiałem pytanie pana redaktora, chodzi o dopuszczanie prywatnych podmiotów, no bo to naprawdę może coś zmienić. No jak powiedziałem, no ze względów infrastrukturalnych jest to ograniczone, szynowy jest bezpieczniejszy, znaczy nie z samej natury, znaczy gdybyśmy analogicznie zorganizowali ruch na drogach, czyli przepuszczali jeden samochód, zamykali tam drogę dla innych samochodów i on by se sam jechał po tej drodze, no to samochód transportowy byłby podobnie bezpieczny jak transport, tylko że no to pokazuje, jak nieefektywne jest wykorzystanie przestrzeni w transporcie szynowym, tak, tej przestrzeni drogowej, no bo między jednym pociągiem a drugim są bardzo długie odstępy i no i właśnie panuje konieczność odgórnego ruchu. Dlatego czy to raczej nie z samej natury tego, że on jedzie po szynach, to jest bezpieczniejsze, tylko z tego, że inaczej organizujemy ruch. Gdybyśmy analogicznie zorganizowali ruch na drogach, no to obawiam się, spodziewam się, że efekty były podobne. Ta niska emisyjność, no właśnie, no z czego to się bierze? Na przykład przy budowie torów, jak sobie obejrzymy, jak biegną tory, one mają zdecydowanie mniejsze przewyższenia niż drogi. Buduje się je tak ze względu na tam znowu ograniczenia techniczne pociągów, no dużo bardziej płaskie, leciały po dużo bardziej płaskiej trasie. Skoro się jedzie po płaskiej trasie, też się zużywa mniej energii, więc pewnie też i z tego. No ale trzeba tę większą energię włożyć w wybudowanie tej płaskiej trasy. Gdybyśmy znowu takie same standardy odnosili do dróg, budowali, zainwestowali raz w niwelację przewyższenia w wielu miejscach, to też pewnie tysiące samochodów później nie musiałyby tracić energii na wznoszenie się na tą górkę. Więc znowu pytanie, z czego bierze ta niskoemisyjność transportu szynowego i czy ona nie jest rzeczywiście, czy ona rzeczywiście jest tak, ta przewaga nie jest czasem pozorna, nie jest ukryta po prostu w innych inwestycjach, właśnie jak na przykład niwelacje przewyższeń, które powodują, że potem pociąg. Dziękuję bardzo i 2 minuty dla pani posłanki, bardzo proszę. Włączyłam sobie stoper, żeby wiedzieć dokładnie, ile mam czasu. Ja może odniosę się do tego wykorzystywania przestrzeni, o której mówił poseł Dobromir Sośnierz. No więc zresztą to są powielone też słowa, które pan poseł wypowiadał też na podkomisji i Komisji Infrastruktury, podkomisji, która zajmuje się transportem lotniczym przy okazji omawiania projektu dotyczącego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pan Sośnierz też takie tezy stawiał, tak? Ja mam jakiś wynotowany
cytat, i pozwolę sobie zacytować te słowa, kolej to wynalazek XIX-wieczny, tory przez większość czasu stoją niewykorzystane, między pociągami jest mnóstwo wolnej przestrzeni. No więc kluczową kwestią tutaj nie jest ta przestrzeń między poszczególnymi pociągami, czy ta, która jest na drodze, bo gdybyśmy mieli sobie analogicznie wytłumaczyć, to rozumiem, że pan Sośnierz uważa, że samochody, które stoją na drodze w korku, to wtedy mamy taki przykład samochodów, które stoją na drodze w korku, wtedy ta droga jest najlepiej wykorzystywana, bo jest zajęte każde miejsce. Natomiast tutaj kluczowe jest przy transporcie kolejowym to, że nie chodzi o zagęszczenie pojazdów szynowych, tylko chodzi o przepustowość. O wiele więcej osób może przejechać w danym czasie pociągiem, potem następnym, wcale nie musi być tak, że jedzie sznur pociągów za sobą. To dopiero byłoby nieefektywne wykorzystywanie torów. Jeżeli chodzi w ogóle o sam temat dotyczący transportu kolejowego, to ja sobie tutaj pozwolę jeszcze dorzucić parę, chociaż jest mało czasu, to pewnie dokończę w następnych dwóch, w tych ostatnich dwóch minutach, kwestię dotyczącą tego, jak wygląda w ogóle siatka połączeń w naszym kraju, jeżeli chodzi o połączenia kolejowe, jakie są pomysły na jej rozbudowanie, bo to jest kluczowe, żeby dobrze integrować transport kolejowy, na przykład z autobusem czy z innymi rodzajami transportu. To jest najważniejsze i na to powinniśmy stawiać, żeby można było efektywnie się przemieszczać i dojeżdżać w te miejsce, w które chcemy. I wyciszam mikrofon, nie rozumiem, tak? Dziękuję bardzo i teraz 2 minuty dla pana posła. Jeśli chodzi o tą przepustowość, no trudno zaprzeczyć, że tory są mniej. Można się żonglować argumentami z korku. Oczywiście nie chodzi o to, że w korku no, w pewnym sensie jest najbardziej wykorzystana, ale to jest przykład przepełnienia już. Natomiast no, jeśli przyjrzymy się, jak wykorzystana jest przeciętna droga, znaczy jak często przyjeżdża po niej pojazd, no to widać oczywistą różnicę, tak? No, znacznie więcej przestrzeni niewykorzystanej pozostaje na torach. Przepustowość torów jest mniejsza niż przepustowość analogicznych dróg. Przez drogę przejeżdża więcej osób, więcej samochodów, na osoby, gdyby to przeliczyć. Przejeżdża więcej samochodów, więcej osób w tym samym czasie. Oczywiście w typowym przypadku zawsze możemy znaleźć zagęszczony odcinek torów przy jakimś ruchliwym dworcu i opuszczoną drogę, no ale w typowym problem polega na tym, że żeby mieć transport, sama pani powiedziała, że tam trzeba dobudowywać drogi do tych dworców. No sam transport kolejowy nie wystarczy. Sam transport drogowy teoretycznie mógłby wystarczyć. W związku z tym pytanie, czy gdybyśmy zamienili te tory na takie drogi, to czy nie osiągnęlibyśmy lepszego wyniku? Mielibyśmy jedną kompatybilną, bo utrzymujemy dwa rodzaje niekompatybilnych ze sobą dróg, tak? To są ogromne koszty z tym związane, z tym, że te systemy się na siebie nakładają, ale się nie wspomagają nawzajem. Więc być może, nie mówię, że tak na pewno jest takie pytanie i oczekuję, kiedy w końcu ktoś odpowie na to w sposób wyczerpujący, czy jest jakiś ważny powód, żeby utrzymywać dwa różne rodzaje niekompatybilnych dróg i ponosić te wszystkie dodatkowe koszty, bo być może należałoby to zrewidować. Okazuje się, że nie ma, czy przynajmniej nikt mnie nie potrafi odesłać do jakichś konkretnych badań, które by wyjaśniały te kwestie. Może są, ale ja nie dotarłem. To nie jest też jakaś tam kwestia, którą się głównie w życiu zajmuję. Akurat zostałem skojarzony, bo raz o to zapytałem na mnie pytania, bo byłem ciekaw, czy pan minister może ma takie dane. Ja nie powiedziałem, że na pewno to nie ma sensu. Oczywiście tak to zostało potem zacytowane w wielu późniejszych źródłach, więc raczej dopytuję nadal i jestem ciekaw, kto na przykład być może ogląda tę debatę, jest w stanie zadzwonić do mnie na dyżur i mi wytłumaczyć, jakie są te decydujące argumenty, że transport szynowy jest bardziej niskoemisyjny i że na pewno potrzebujemy dwóch różnych rodzajów dróg. Dziękuję bardzo i ostatnia wypowiedź w ramach pierwszego segmentu dla posłanki Matysiak. Bardzo proszę. Tak, krótko odpowiadając na temat kwestii emisyjności różnego rodzaju transportów, no to mówimy tutaj o emisji dwutlenku węgla i oczywiście transport kolejowy jest o wiele mniej emisyjny niż na przykład transport samochodowy, nie mówiąc już o porównywaniu do transportu lotniczego i na to pan poseł sobie bez problemu znajdzie dane w wolnej chwili i po naszej debacie i odsyłam do tego, żeby próbować samodzielnie pewnych danych wyszukiwać, ale jak będzie problem, to nie ma sprawy, ja to wieczorem podeślę.
Natomiast, no tak już rok temu pani poseł mi obiecała takie dane i nadal czekam. Tak, i pewnie zapomniałam, trzeba było się przypomnieć. Natomiast podsumowując tę część dyskusji dotyczącą kolei, to ja tylko pociągnę ten wątek, który zaczęłam w tej poprzedniej części, czyli tego, że bardzo ważne, bardzo istotne jest dobra integracja transportu kolejowego z transportem autobusowym. Tego potrzebujemy i oczywiście teraz słyszymy dużo o kolejnych inwestycjach, jeśli chodzi o kolej, o szlaki kolejowe, chociażby czy z programu Kolej Plus, czy z programu Centralny Port Komunikacyjny, bo przecież tam kluczowe są właśnie te szprychy i ja powiem tak, propsuję i popieram każdej nowej linii kolejowej, ten transport nam jest potrzebny, jest szybki. Jest szybki, jest bezpośredni, natomiast kluczowe jest to, żeby móc łatwo dowozić osoby, które chcą dojechać do urzędu, do biblioteki, do przychodni, do miejsca swojej pracy, z mniejszych miejscowości, na przykład transportem autobusowym, który będzie skomunikowany dobrze z pociągiem, tak żeby nie trzeba było czekać na swoje połączenie na stacji. I to chyba tyle, to jest istotne. Ja myślę, że do samego transportu zbiorowego jeszcze wrócę w swojej wolnej wypowiedzi na koniec debaty. I teraz chyba już poseł Dobromir Sośnierz będzie konkludował chyba. Dziękuję bardzo, ale teraz przechodzimy już do drugiego jedno segmentu. Jedno zdanie tylko ad vocem. Bardzo proszę. No właśnie z wypowiedzi pani poseł, znowu jednoznacznie wynika, że pociągi potrzebują autobusów, a autobusy nie potrzebują pociągów. I dlatego to pytanie nie jest bez sensu, tak? No bo pociągi i tak nie dowiozą ludzi pod bibliotekę, potrzebujemy tej uzupełniającej siatki autobusów. Więc jeśli pociągi potrzebują autobusów, a autobusy nie potrzebują pociągów, no to być może dałoby się to zorganizować w inny sposób. No, może nie. Myślę, że rozwiążemy tą palącą kwestię w segmencie wolnych wypowiedzi, a teraz przechodzimy do drugiego pytania naszej dzisiejszej debaty, które brzmi, jakie i czy w ogóle powinny być limity prędkości na drogach samochodowych, czy prędkość powinna być również regulowana w przypadku na przykład hulajnóg? Jako pierwsza na tak postawione pytanie odpowie pani posłanka Matysiak. 2 minuty, bardzo proszę. Tak, to tutaj na pewno będę sobie dzieliła wypowiedź na kilka części. Jeśli chodzi o samą prędkość i ograniczenie prędkości, oczywiście, że powinny tutaj być ograniczenia niezależnie od tego, jakim środkiem transportu się poruszamy. I tutaj warto podkreślić to, że właśnie prędkość zabija. Nie da się jechać szybko i nie da się jechać jednocześnie bezpiecznie. I wiemy to z danych, bo im większa prędkość, tym większe prawdopodobieństwo przy jakimkolwiek wypadku tego, że osoba, która została, zginie. I tak naprawdę te wszystkie założenia, które no, zmniejszają prawnie dozwoloną prędkość, czy każemy bardziej te osoby, które tej prędkości nadużywają, nie jeżdżą przepisowo, są słuszne. Ja je popieram, na pewno będę to za chwilę jeszcze rozwijać, natomiast warto powiedzieć, że tak naprawdę ta prędkość bezpieczna, w której mamy małe ryzyko, że coś się stanie, jeżeli kogoś potrącimy, kończy się na limicie 30 km na godzinę. 10% osób potrąconych tak naprawdę zginie, takie jest prawdopodobieństwo. Przy prędkości już 50 km na godzinę, a to jest prędkość, którą mamy do puszcz o terenie zabudowanym, mamy pół na pół. Połowa osób no, wykaraska się, nic się nie stanie, może będzie tylko rana, a połowa jest duże prawdopodobieństwo, że zginie. Przy prędkości 70 i więcej, tak naprawdę 90% osób, które zostanie potrąconych, zginie. Więc to jasno pokazuje, im szybciej jedziemy, w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia na drodze potrącenia, traci osoba, umiera, jest ranna, potrącona, dlatego tak kluczowe jest to, żeby jeździć bezpiecznie, żeby jeździć przepisowo, dzięki temu unikamy po prostu niebezpiecznych sytuacji, unikamy śmierci, unikamy cierpienia, więc to tyle, jeżeli chodzi o tę pierwszą część. Dziękuję bardzo i oddaję głos panu posłowi, bardzo proszę. Większa prędkość, tym większa szansa zabicie kogoś w wypadku, no jest to oczywiste. Jeśli zmniejszymy prędkość z 30 do 20, to
prawdopodobieństwo zabicia kogoś będzie jeszcze mniejsze. Jeśli zmniejszymy do zera, to też spadnie do zera. Życie nie doczołgać się za wszelką cenę do kolejnego dnia i że ludzie generalnie podejmują ryzyko. No skorzystanie z samochodu zwiąże się z ryzykiem, tak? Chcemy być szybciej po prostu, no ale ryzykujemy, coś pójdzie nie tak w związku z tym. I całe życie jest oparte na różnych wyborach, gdzie musimy wybierać między bezpieczeństwem siedzenia w domu, a wyjściem jednak na dwór do pracy, gdzie na drodze ktoś nas może potrącić, no, nawet rower, no, ostatnio śmiertelnie rower potrącił przechodnia w Warszawie, tak? Więc i takie rzeczy się zdarzają. Więc to jest oczywiście rozumowanie, które jest absurdalne. No, życie nie polega na tylko dążeniu do przeżycia za wszelką cenę. Trzeba podejmować jakieś ryzyko, jakieś akceptowalne ryzyko. No i akceptując, wynosi około 70 km na godzinę, bo tak się przeciętnie jeździ. Te ograniczenia 50 na godzinę to jest czysta teoria, nikt tak nie jeździ, tylko tam Elki na egzaminie to może i czasami radiowozy, a to takie też tylko tam najbardziej takie ortodoksyjne. Nie czarujmy się, no to po prostu to jest całkowicie nieżyciowy, głupi przepis, który i tak nie jest przestrzegany, a mimo to liczba wypadków cały czas spada. To jest związane z zupełnie innymi czynnikami, które są tutaj dużo bardziej decydujące. Poza tym nie bierzemy pod uwagę, że ograniczenie prędkości powoduje, że droga nam się dłuży, że jest nudniejsza, że spada koncentracja i wcale nie jest powiedziane, że to prowadzi zawsze do ograniczenia liczby wypadków. Poza tym, no, jeśli przyjmiemy taką logikę, że wszystko, co robimy, jest obliczone tylko na zderzenie, tak? Że przy zderzeniu z prędkością 30 na godzinę, to właśnie to już w ogóle pytanie, czy chodzi o uderzenie z prędkością 30 na godzinę, czy jazdę z prędkością 30 na godzinę. No raczej chodzi o uderzenie z prędkością 30 na godzinę, no bo nim dojdzie do zderzenia. No, gdybyśmy tak planowali swoje życie, no powinniśmy mieć w domu azbestowe meble, czy tam jakieś z innych niepalnych materiałów, no bo w razie pożaru mamy większą szansę na przeżycie w domu, w którym nie ma palnych rzeczy, no ale no, na litość boską, no nie żyjemy potencjalnych zagrożeń, nie chodzimy w kasku po ulicy, bo może nam spaść cegła albo meteor na głowę, a zawsze to może się zdarzyć, prawda, co by to szkodziło chodzić w kasku całe życie, no ale nie robimy tego, podejmujemy jakieś akceptowalne ryzyko. No i tak samo nikt nie jeździ 50 na godzinę, a 30 na godzinę to można się rowerem rozpędzić. Dziękuję bardzo i 2 minuty dla posłanki Matysiak. Bardzo proszę. Tak, Ole, to ja naprawdę już nie wiem, do czego się odnieść. Znaczy mnie to dziwi, że pan poseł Dobromir Sośnierz, który wywodzi się z Konfederacji, z ugrupowania, które postuluje ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci, postuluje, że no trudno, najwyżej ktoś zginie, jak wyjdzie z domu, potrącony przez samochód. Znaczy, ja nie wiem, moim zdaniem i w opinii pewnie naszych oglądających, rozjechanie na pasach czy nawet poza pasami no nie jest naturalną śmiercią. I argument dotyczący tego, że jest to nieżyciowe, bo nikt nie jeździ zgodnie z przepisami, no właśnie to jest bardzo życiowy argument, bo gdyby wszyscy jeździli z przepisami, to zdecydowanie mniej osób ginęłoby na polskich drogach, a przypomnijmy, 40 tysięcy ofiar rocznie to są ofiary, które giną albo są ranne ciężko bądź po prostu są poszkodowane w wypadkach na drodze. To jest olbrzymi też koszt dla budżetu państwa. I ten koszt został policzony też przez społeczników i działaczy Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Zresztą wydali ostatnio raport dotyczący właśnie bezpieczeństwa na polskich drogach. Ten koszt oszacowany został na 57 miliardów złotych rocznie. Koszt tego, że muszą dojechać odpowiednie służby na miejsce wypadku, koszt leczenia, koszt rehabilitacji, ale także koszty społeczne dotyczące tego, że bardzo często te osoby nie wracają już no, po prostu do swojego normalnego życia, nie wracają do swojej pracy, muszą otrzymywać rentę, zasiłki, nie są w stanie normalnie funkcjonować, czy funkcjonować tak jak przed wypadkiem w społeczeństwie, więc nie jest to tak, że nic się nie stanie, i trudno, żebyśmy siedzieli w domu. Oczywiście nikt tutaj nie postuluje, żeby siedzieć w domu i nie wychodzić na zewnątrz, ale postuluje to, że państwo, prawdziwe państwo, które dba o swoich obywateli, silne państwo, dba o ich bezpieczeństwo, o ich zdrowie i przede wszystkim o ich życie. Bo podchodząc do sprawy na zasadzie i tak nikt nie jeździ zgodnie z przepisami, jeździmy tak jak chcemy,
no trudno się bać wsiadać do samochodu. Kończymy tak, że mamy 40 tysięcy ofiar rocznie, które, no, które są ofiarami po prostu tego, że kierowcy nie przestrzegają przepisów, jeżdżą nieprzepisowo. Dziękuję bardzo i ja dodaję głos panu posłowi. Nie, to nieprawda, że dlatego, że jeżdżą nieprzepisowo. Różne czynniki o tym decydują. Również zachowanie pieszych o tym decyduje, więc to jest znaczące uproszczenie. Ja mógłbym odbić piłeczkę, że chcę przyznać jednemu obywatelowi prawo zabicia drugiego obywatela. Jednocześnie chcę za wszelką cenę zapewnić, że każdy dożyje do jutra, chociaż wiadomo, że to i tak jest niewykonalne. Przecież i pani poseł, najtwardziejsi tutaj obrońcy tych przepisów też dopuszczają jazdę z prędkością 30 na godzinę i też ktoś zginie z tego powodu. Czy to znaczy, że pani się nie liczy z życiem tych choćby i 10% ludzi, którzy zginą, zaakceptować jakiś poziom ryzyka? Należy po prostu karać surowo, dużo bardziej surowo niż to jest obecnie, bo obecnie to tak naprawdę właśnie państwo na każdym kroku nas posztrochuje, a kary ostatecznie są łagodne, plus jeszcze OC, które tak naprawdę jest zachętą do powodowania wypadków. Jeszcze więc powinno się karać surowo oczywiście tych, którzy wypadki powodują, ale nie ma powodu, żeby ktoś z góry arbitralnie narzucał limit prędkości i to jeszcze tak absurdalnie niski, którego już teraz nikt nie przestrzega, a jeszcze niektórzy chcą obniżać. Organizacje Miasto jest Nasze są po prostu śmieszne, znaczy to jest typowo ideologiczny twór, gdzie liczy się tylko to, co się chce policzyć i przelicza to jeszcze na pieniądze, a nie liczy się na przykład, no to na tej samej zasadzie policzmy, ile nas będzie kosztowało jechanie z prędkością 30 zamiast 70 na godzinę, ile czasu stracimy się tak wlekli tymi samochodami, o ile więcej spalimy, o ile więcej zanieczyszczymy środowiska, jadąc tak wolno, bo to jest nieekonomiczna prędkość jazdy, bo tam ten samochód najbardziej efektywną prędkość jazdy ma znacznie powyżej 30 km na godzinę, więc koszty, no to porównujmy wszystko, no, pewne rzeczy trudno wstawić do równania, bo ile to kosztuje, że ja będę dłużej jechał, już jest później, że nie zdążę na samolot, że cokolwiek, jak to wstawić do równania, no nie da się tego zrobić, więc dobrze, no już dobrnąłem do 2 minut, to ciąg dalszy nastąpi. Dziękujemy bardzo i ostatnia wypowiedź posłanki Matysiak w ramach drugiego segmentu debaty. Bardzo proszę. Teraz przypomnę, o jakim raporcie mówiłam. Ofiary prędkości, koszty społeczne i gospodarcze. Miasto jest nasze, więc zachęcam wszystkich, którzy są zainteresowani, bo no chyba poseł Sośnierz nie jest zainteresowany, uważa, że to jest ideologiczny raport, ale ci, którzy nas oglądają, niech zajrzą na stronę Miasto jest Nasze i zapoznają się z tym raportem, bo tam właśnie... Niech nie zaglądają tam. To jest syf. Konkretne dane. Panie pośle, konkretne dane. 90% wypadków, które zachodzą na drodze, jest z winy kierowców. Tylko 10 powodują piesi. W sensie naprawdę miejmy skalę i zajmijmy się tym, co powoduje prawdziwe problemy, a problemy powodują właśnie niejeżdżący przepisowo kierowcy i to jest kluczowy problem. Naprawdę argument dotyczący tego, że ktoś ma jeździć wolniej. Nie, nie ma jeździć wolniej, ma jeździć przepisowo. Nie wzięły się z powietrza te przepisy dotyczące nakazów jazdy, czy w terenie zabudowanym, czy poza terenem zabudowanym, jako widzimisię kogokolwiek, tylko to naprawdę wzięło się z tego, o czym mówiłam w drugiej części. Jakie prędkości są bezpieczne i w jakich miejscach? Dlatego w terenie zabudowanym jeździmy 50 km na godzinę lub wolniej, ewentualnie w jakichś naprawdę konkretnych sytuacjach, no właśnie, wolniej niż 50 km postępujemy tutaj zgodnie z oznakowaniem, ponieważ to jest ta prędkość, która daje szansę przeżycia tym osobom, które mogłyby na przykład zostać po prostu potrącone. I to jest kluczowe. I oczywiście pełna zgoda, że nawet jeżeli ktoś kogoś potrąci jadąc 30 km na godzinę i nie wiem, i będzie to, i będzie miała taka osoba pecha, to może zginąć. Ale statystyki są takie, że tylko 10% osób zginie, a nie 90, tak jak przy jeździe 70 km na godzinę. To jest kluczowe. W sensie jedna rzecz to, z jaką prędkością jedziemy, druga rzecz, o której za chwilę pewnie będziemy też rozmawiać, jak wyciągać konsekwencje i jak karać tych kierowców, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów. Dziękuję i ostatnia wypowiedź drugiego segmentu dla pana posła Sośnierza. Bardzo proszę.
Typowe dla lewicy jest właśnie operowanie bardzo niepewnymi liczbami, dosłownie z palca, i traktowanie ich jak po prostu, jak oni rozmawiają o tym jako o obrotach ciał niebieskich, do trzeciej liczby po przecinku tam, prawda, rozprawiają o tym, jakie są przyczyny wypadków. Jak się ustala przyczyny wypadków? No przyjeżdża policjant, coś tam ustala. Którą zresztą zapraszałem tutaj panią poseł. Mieliśmy na ostatnim posiedzeniu zespołu do spraw obrony praw kierowców, mieliśmy biegłego sądowego, który mówił, jak, co potem się dzieje z tymi tam kwalifikacjami policji. No, w bardzo dużej części są one później podważane w wyniku procesów sądowych. No, po prostu policjanci są szkoleni w ten sposób. Ta presja społeczna i te głupie hasła rozpowszechniane przez niektórych, pieszy zawsze pierwszy i tak dalej, pieszy zawsze niewinny, pieszy zawsze ofiarą. W większości policjanci orzekają winę kierowcy, ale często orzekają niesłusznie. Jeśli ktoś pójdzie do sądu, ma bardzo dużą szansę, że udowodni, że wcale to nie była jego wina. I to już nie jest brane pod uwagę w statystykach. W statystykach jest brane pod uwagę tylko to, co orzekła policja, a późniejsza weryfikacja są pod uwagę w statystykach. W związku z tym te dane są nic nie warte tak naprawdę. To jest tylko to, co policjant sobie na miejscu wymyślił. Jeśli konstruujemy przepisy w taki sposób, a coraz bardziej w tym kierunku idziemy, bo tu już w konwencji wiedeńskiej jest ta kwadratura koła dotycząca tego, jak pogłębiamy, że de facto zapraszamy pieszych do testowania refleksu kierowców na przejściach, no to się nie dziwmy, że potem mamy te wypadki. To jest przyczyna, ten pomysł po prostu od początku się nie może. Przyczyn jest zresztą więcej, na przykład gdzie są statystyki, ile procent tych wypadków powodowanych na przejściach dla pieszych zdarza się wtedy, kiedy kierowca ma zielone światło i skręca w prawo, a piesi też mają zielone światło po skręceniu w prawo. U nas nie ma osobne są znaki sygnalizujące taki możliwy konflikt z pieszymi, u nas tego nie ma. W związku z tym jest to potencjalnie niebezpieczne rozwiązanie. Myślę, że spora część tych wypadków, które zdarzają się na przejściach, w takich sytuacjach, gdzie kierowca nie widzi, jakie światło ma pieszy. On ma zielone, skręca w prawo i nic go nie informuje o tym, jakie światło ma pieszy. Znaczy, może się rozglądać oczywiście i próbować to ustalić, ale nie zawsze jest to takie proste. Dzieje się na skrzyżowaniu więcej rzeczy. Nakładamy tego, w którą stronę zmierzamy, tego przekładania ciężaru odpowiedzialności na kierowców. Panie pośle, stawiajmy nieproporcjonalnie dużo obowiązków na kierowców, którzy mają dużo więcej bodźców i trudniejsze zadanie, uproszczają się z większą prędkością, a bardzo to jest skutek, dlatego mamy sporo wypadków, ale i tak coraz mniej. Bez żadnych przepisów, bez żadnych zmian przepisów to się cały czas zmniejsza. I stawiamy kropkę, przechodzimy do trzeciego segmentu naszej debaty, w której pytanie brzmi, jak powinna wyglądać kwestia mandatów? Jakiś czas temu było głośno o mandatach progresywnych, których wysokość kary zależałaby od zarobków kierowcy, który popełnił wykroczenie. Czy to dobry pomysł i jaki powinien być też próg promili alkoholu we krwi pozwalający do wyjścia do samochodu i poprowadzenia pojazdu jako pierwszy na tak postawione pytanie? Odpowie pan poseł Dobromir Sośnierz, 2 minuty, bardzo proszę. No to jest oczywiście typowo lewicowy pomysł, że mandaty powinny być uzależnione od zarobków. No to na tej zasadzie, no nie wiem, ten chleb też powinien kosztować w takim razie w zależności od zarobków. Powinno się przychodzić do Biedronki i pokazywać wyciąg, prawda, pasek z pracy i no, w zależności od tego dla pana to będzie 6,50, a dla pana tylko 2,30. No niby dlaczego ma być? No już po to właśnie się pracuje, po to się właśnie zarabia więcej, żeby człowieka było na więcej stać, żeby być bezpieczniejszym, żeby mieć większe rezerwy. Więc niszczymy sens w ogóle zarabiania, tak? Jeśli wszystko będzie kosztowało proporcjonalnie do zarobków, to nie ma to żadnego sensu. Wiecie, głównym czynnikiem spadku i upadków, próbowałem tam zasygnalizować ten temat, jest co innego niż głównym czynnikiem, jak się popatrzy na mapę na przykład Europy i popatrzy, gdzie jest mniej wypadków, a gdzie więcej, to okazuje się, że to jest bardzo ściśle powiązane z jakością życia, z PKB, z bogactwem tych narodów. No te narody, które są bogate, lepiej w infrastrukturę mają, więc autostrad chociażby, porównujemy z Niemcami, no to porównajmy gęstość autostrad w Niemczech i w Polsce. Porównajmy stan infrastruktury drogowej, stan samochodów,
na jaki oni sobie mogą pozwolić. W związku z tym, jeśli pozwolimy się ludziom po prostu bezpiecznie, i to od tego przede wszystkim zależy, to jest chyba z czynników łatwo uchwytnych, to jest najlepszy prognostyk. Kary wcale nie są ściśle powiązane z liczbą wypadków. Oczywiście można jakieś tam zależności znaleźć, ale przede wszystkim większość tych mandatów to są przestępstwa bez poszkodowanych. Znaczy karzemy kogoś tylko za to, że na przykład jechał zdaniem kogoś za szybko. Ale nie ma nikogo, komu by zrobił krzywdę w ten sposób, że jechał zdaniem kogoś za szybko. Stwarzamy w kodeksie drogowym ogromną ilość takich przestępstw bez poszkodowanych. Ja z zasady, jako wolnościowiec libertarianin, uważam, że państwo może ingerować tylko wtedy, kiedy musi rozwiązywać jakiś konflikt między obywatelami, kiedy jeden zagroził, kiedy naruszył wolność drugiego, kiedy no, kogoś potrącił, kiedy chociażby wymusił pierwszeństwo, bo to już też jest złamanie jego praw. Mamy poszkodowanego, tak? Natomiast większość tych przestępstw to są typowe przestępstwa bez poszkodowanych, a ścigane są coraz silniej. No, za niektóre przestępstwa drogowe kara jest większa niż to jest absurd. Dziękuję bardzo i 2 minuty dla pani posłanki Matysiak, bardzo proszę. Tak, jeżeli chodzi o mandaty, karanie kierowców, którzy łamią przepisy, to oczywiście tutaj kluczową kwestią jest waloryzacja mandatów drogowych. Pamiętajmy o tym, że przez 25 lat kwota, jaką płacimy, kwota tego mandatu w ogóle się nie zmieniła. Czas, żeby powiązać wysokość mandatów chociażby albo z płacą minimalną, albo ze średnią płacą. Tutaj warto też zobaczyć, jak to wyglądało na przestrzeni lat, bo w 1997 roku mandat drogowy, i tutaj ja sprawdziłam te dane dla tego najwyższego mandatu, czyli 500 zł, które możemy dostać za przekroczenie prędkości powyżej 51 kilometrów, tak? Wtedy taki mandat 400-500 zł. Dostać to w 1997 roku, taki mandat stanowił prawie połowę średniego przeciętnego wynagrodzenia, 47%. W tym momencie, w 2020 roku, stanowi niecałe 10%. Nie ruszyły się stawki tych mandatów, to na pewno jest do zrobienia. Myślę, że tą kwestią, która może przekonać Polki i Polaków do tego, żeby jeździli przepisowo, to jest właśnie uderzenie ich po kieszeni. I tutaj warto też powiedzieć, że nie jest to wymysł lewicy, to jest też postulat, który popierają Polacy. 82% polskiego społeczeństwa popiera postulat, by kary za przekroczenie prędkości były surowsze. Więc tutaj mamy pewien konsensus, pewną zgodę też w społeczeństwie. I dwie jeszcze inne kwestie. Kwestia dotycząca no, nieuchronności kary. Tutaj jest też duże pole manewru i tu można wiele zrobić, tak żeby dobrze, właściwie prowadzić tę egzekucję mandatów, i możliwe, że tutaj przydałoby się właśnie uproszczone postępowanie administracyjne, także w mandat, który otrzyma taki kierowca, który łamie przepisy, żeby musiał go zapłacić. W tym momencie bardzo łatwo się od tego wymigać, a o kolejnym rozwiązaniu powiem w następnych 2 minutach, bo jak rozumiem, widzę już wszystkich, więc kończy mi się czas. Dziękuję bardzo i oddaję głos panu posłowi. No, czyli po raz kolejny sądy rewolucyjne, doraźne wymierzanie sprawiedliwości, uderzanie po kieszeni, tak, no to jest właśnie język lewicy, czyli która o wolność upomina się tylko wtedy, kiedy trzeba pozwolić bezbronnego człowieka znajdującego się w brzuchu matki, a kiedy indziej, no to właśnie taką mamy wolność, że uderzymy was po kieszeni, my was tu będziemy tresować. Ja sobie nie życzę, żeby mnie ktoś tresował, ja sobie nie życzę, żeby tworzono kolejne przestępstwa bez poszkodowanych albo podwyższyć. 25 lat bez waloryzacji kar i co? I liczba wypadków spada. To po co chcecie podnosić te kary? Jakie macie moralne prawo do tego, żeby uderzać, jak to pani tu delikatnie pisze, po prostu okradać z ich pieniędzy, dlatego że waszym zdaniem jadą za szybko, skoro liczba wypadków cały czas spada, skoro nie ma żadnych dowodów, że to działa. W Niemczech mandaty są znacznie wyższe i są waloryzowane, i w Niemczech liczba wypadków rośnie. I co? Działa. Więc jakie macie moralne prawo do tego, żeby w taki sposób ingerować w cudzą wolność? Niemcy narzekają na to, że właśnie im od jakiegoś czasu
od jakiegoś czasu przyrasta, a to jest trochę spójne z moją teorią, że to jest wpływ zamożności społeczeństwa. Część imigrantów ze wschodu, również z Polski, przemieściła się na zachód, a z Ukrainy do Polski, to mieliśmy do czynienia z zahamowaniem trendu spadkowego w wypadkach lub tam nawet ten trendem wzrostowym w Niemczech, no bo przesunęło się razem z właścicielami ze wschodu na zachód. To oczywiście jest takie za słabo sprawdzona teoria, żebym mógł powiedzieć, że to jest na pewno potwierdzone. Natomiast w danych póki co znajduję potwierdzenie i należałoby co najmniej wziąć to pod uwagę. Tak jak powiedziałem, ilość wypadków drogowych silnie z bogactwem i jak widać z ruchami migracyjnymi również, bo ten wzrost, wyhamowanie tempa spadku wypadków śmiertelnych i wzrost wypadków nieśmiertelnych w Niemczech, no mniej więcej pokrywa się ze znacznym wzrostem imigracji w związku z przystąpieniem kolejnych krajów do Schengen. Dziękuję bardzo. Teraz czas na wypowiedź pani posłanki. To krótko, odnosząc się do tej wypowiedzi przede mną, te mandaty mają być po to, żeby kierowcy jeździli przepisowo. To jest ten straszak, to jest ta kara finansowa, która ma sprawić, że następnym razem nie będą wciskać hamulca, nie będą wciskać pedału gazu, żeby jechać szybciej i zastanowią się, żeby nie przekraczać prędkości. Natomiast kluczowe jest to, że jeszcze z innych rozwiązań, o dwóch już powiedziałam, czyli waloryzacja mandatów, ale także ta nieuchronność kary, tak żeby te nałożone mandaty były ściągane i żeby kierowca, który łamie przepisy, który jedzie nieprzepisowo, wiedział, że ta kara go spotka i go dosięgnie, jest pomysł dotyczący chociażby tego, żeby ta składka OC, która jest obowiązkowa, żeby część tej składki trafiała do NFZ-u. Ja już wcześniej mówiłam, że bardzo dużym problemem jest obciążenie budżetu państwa, jeśli chodzi o ofiary wypadków drogowych, ofiary śmiertelne, ofiary, które są ciężko ranne, które wymagają interwencji i służb, ale także potem intensywnej opieki lekarskiej, szpitalnej, także rehabilitacji, więc moim zdaniem to jest dobry pomysł, zresztą który on nawet był położony kilkanaście lat temu na stole, ale nie został zrealizowany, żeby właśnie ubezpieczyciele podzielili się tą składką zdrowotną i mogła ona trafić do NFZ-u, bo to najbardziej NFZ jest obciążony tym, kiedy mamy do czynienia z wypadkami drogowymi, to jest kluczowe. I będę podsumowywać, więc na ten moment tyle. Dziękuję bardzo i od razu przekazuję głos panu posłowi, bardzo proszę. Chcę budować państwo policyjne, w którym będzie jeszcze bardziej chciała sprawdzać, z jaką prędkością się poruszamy. No, zmierza to w tym kierunku, zresztą, który już rozpoczął PiS i przy wsparciu przecież Lewicy, żeby instalować te urządzenia w wodach, żebyśmy byli szpiegowani cały czas, żeby państwo wiedziało, kiedy jedziemy nieprzepisowo. No ja proponuję całkiem odmienną filozofię. Ja proponuję nie traktować obywateli jak dzieci, którzy nie wiedzą, jak mają jechać, tylko karać ich surowo wtedy, kiedy spowodują wypadek. To jest znacznie skuteczniejszy sposób. Zreformować system, który w tej chwili de facto zachęca do popełniania wypadków, bo zdejmuje część odpowiedzialności ze sprawców, tej finansowej. Tak? Jak nie ma ludzi, którzy ostrożnie jeżdżą po drogach, niż ci, co nie mają podbitego przeglądu albo nie mają prawa jazdy. Tak? Ty to dopiero ostrożnie jeździć, bo wiesz, że jak jego złapią, to on woli się niczym nie narażać. Tak? Więc analogicznie, jakby człowiek nie miał OC, to jechałby, jak się nie ma podbitego przeglądu, to de facto może się to tym samym skończyć, więc jakby człowiek go OC, to z założenia jechałby bezpiecznie, miałby z tyłu głowy, że kurde, jak stuknie jakiś drogi samochód, to będzie do końca życia może spłacał, więc myślę, że to jest dużo lepsze rozwiązanie niż traktowanie obywateli jak dzieci, rewidowanie ich, zatrzymywanie, stawianie bardzo ograniczoną skuteczność, bo ludzie zmniejszają prędkość tylko przed fotoradarem i za fotoradarem. Co do sondaży, których rzekomo Polacy nie mogą się doczekać, aż lewica uderzy ich po kieszeniach wyższymi mandatami. No ja nie wierzę w takie sondaże, ludzie z czasem, pomijając, że oczywiście można łatwo się w takich sondażach często
często opowiadają to, co wydaje im się, że powinni odpowiedzieć, żeby być prawda, żeby zachować spójność z tym, jaka jest poprawność polityczna. Bardziej dociera do mnie głosowanie nogami. No wystarczy stanąć przy drodze i zmierzyć średnią prędkość, z jaką poruszają się pojazdy. No przecież większość ludzi, no 9 ludzi łamie przepisy, to nie wszyscy w tym samym czasie oczywiście, ale jak staniemy na dowolnym odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50, czy tam tym bardziej do 30 na godzinę, się okaże, że nikt tak nie jeździ. W związku z tym, jak ludzie się domagają karania, skoro tak nie jeżdżą? No oczywiście jest typowności. Dziękuję bardzo. I ostatnia wypowiedź w ramach trzeciego segmentu debaty dla pani posłanki Matysiak. Bardzo proszę. Tak, a propos tej jazdy bez ważnego prawa jazdy czy podbitego przeglądu, to panie pośle, proszę porozmawiać z prezesem Januszem Korwin-Mikke. Jakoś brak prawa jazdy nie sprawił, że jechał bezpiecznie i też miał wypadek, więc generalnie to jest w ogóle jakaś jazda bez pokrycia i argument wzięty z sufitu. Natomiast na początku... Nie ma to jak dowody anegdotyczne. Na początku tej części padło jeszcze pytanie dotyczące poziomu alkoholu we krwi. Pamiętajmy też o tym, tutaj warto podać też te dane, że jazda pod wpływem, sam alkohol tak naprawdę to 6% wypadków. Zdecydowana większość wypadków na drodze to jest problem z przekroczeniem prędkości. Dlatego tak ważne jest, żeby tej prędkości przestrzegać, ale też karać tych kierowców, którzy jeżdżą nieprzepisowo i jeżdżą po prostu niebezpiecznie, bo tutaj stawką nie jest to, czy ktoś z nas będzie miał rację, ja czy poseł Dobromir Sośnierz, tylko stawką jest ludzkie życie, ludzkie zdrowie i ludzkie bezpieczeństwo. I tego wymagam od sprawnego państwa, żeby właśnie takich rzeczy pilnowało, wykorzystując różne możliwości, o których też już mówiłam, chociażby takie jak waloryzacja mandatów, ta nieuchronność kary i ściąganie, żeby osoba, która dostanie mandat, wiedziała, że ten mandat na pewno będzie musiała zapłacić i ta kara ją spotka, czy chociażby ten pomysł, żeby towarzystwa ubezpieczeniowe dzieliły się tą częścią składki OC, bo to właśnie wielkie obciążenie dla budżetu państwa, ofiary wypadków drogowych. I myślę, że tutaj zgoda powinna być ponad podziałami, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drodze, bo chyba nikt z nas nie chce, żeby ktokolwiek na tych drogach ginął w wyniku wypadków. I wiemy, że niebezpieczna jazda, jazda nieprzepisowa, jazda zbyt szybka powoduje to, że ludzie po prostu giną. Ludzie cierpią w wypadkach. To są dramatyczne historie. Odsyłam też do tego raportu, bo tam są historie prawdziwych osób, które w wypadkach ucierpiały. Jeżeli nie dane i nie nauka i nie konkretne fakty, panie pośle, to może empatia i osobiste historie osób pana przekonają do tego, żeby jednak zdjąć nogę z gazu i jeździć wolniej i przepisowo. Dziękuję bardzo i czas na ostatnie pytanie naszej dzisiejszej debaty ode mnie, które brzmi: jak ocenia pan, pani stan polskich dróg i jakie inwestycji potrzebujemy, by ruch drogowy i transport był jeszcze sprawniejszy i czy powinniśmy do nich dopuścić prywatną inicjatywę? Jako pierwsze na tak postawione pytanie odpowie pani posłanka Matysiak. 2 minuty, bardzo proszę. Tak, to jest bardzo szeroko zakrojone pytanie. W ogóle my tutaj w Polsce mamy jakiś taki wielki nim tego, że transport drogowy, droga, autostrada to są te rzeczy, których nam brakuje, żeby dobrze się przemieszczać. I oczywiście wynika to z tego, że państwo odpuściło wiele innych usług publicznych, które jeszcze wcześniej, kilkadziesiąt lat temu faktycznie dobrze realizowało i mówię tutaj o dobrze zorganizowanym transporcie publicznym, czy to autobusowym. W tym momencie parki poszczególnych osób, te kwestie są zepchnięte, więc nic dziwnego, że nasi obywatele no domagają się dobrych dróg, no bo wiedzą, że sami swoimi własnymi samochodami wszędzie będą musieli dojechać, bo nie mogą liczyć na ten transport publiczny, ale o tym na pewno jeszcze będę mówiła w tej ostatniej części. Tutaj myślę, że warto podać kilka takich przykładów, jak sama infrastruktura, dobrze zaplanowana infrastruktura może też wpływać na liczbę czy zmniejszanie liczby chociażby wypadków drogowych. Takim dobrym przykładem może być Jaworzno, które wprowadzało tę wizję zero właśnie przez zmianę infrastruktury w swoim mieście i to też pokazuje, że dobre planowanie inwestycji czy dobra modernizacja, jeżeli jest konieczna, czy przebudowa na przykład ulic w mieście, może powodować,
w efekcie no, dawać bardzo dobre, pozytywne rozwiązania, czyli tak naprawdę no, żyjących obywateli tego miasta, bo nikt wtedy na tych drogach nie ginie i okazuje się, że właśnie takie sensowne planowanie może taki efekt przynieść. Dziękuję bardzo i przekazuję głos panu posłowi. Bardzo proszę. No, oczywiście argument na argument demagogiczny o tych tragediach ludzkich mogę odpowiedzieć innym argumentem demagogicznym, ile zniszczono, no, odebrano część zarobków z doprowadzoną do różnych dramatów i biedy poprzez niesprawiedliwe wręczanie różnych kar mandatów, za często zupełnie wyolbrzymiane, więc no, oczywiście możemy się listować w taki sposób. Jeśli chodzi o promile alkoholu, bo no to nie zdążyłem powiedzieć, no to jest kolejny przykład totalnie nieskutecznej, represyjnej polityki państwa. Najbardziej alkoholu na drodze prowadzi Rosja i tam jest największy z tym problem. A w Anglii można mieć 0,8 bodajże promila we krwi, jeśli dobrze pamiętam, a w większości krajów jest ten limit znacznie wyższy niż w Polsce i jest dzięki temu lepiej. Infrastruktura drogowa jest oczywiście odpowiedzialna w bardzo dużym stopniu za ilość wypadków, wbrew temu, co tutaj zostało przed chwilą powiedziane, to właśnie ilość aut z tego punktu widzenia i jak my się porównujemy z Niemcami, to właśnie porównujemy się z krajem, który ma bardzo gęstą sieć autostrad i między innymi dlatego ma znacznie mniej wypadków w przeliczeniu na milion mieszkańców. Doświetlanie przejść dla pieszych. Przepisów, no przepisy, które nakazują jeździć 30 na godzinę, są powszechnie lekceważone i to uczy ludzi braku szacunku do tych przepisów. Te przepisy są po prostu debilne, no nie da się tak jeździć samochodem. No, przypuszczam, że nie ma takiego sprawiedliwego, co by naprawdę przestrzegał przepisów zawsze, łącznie z tymi, którzy tam najbardziej podnoszą ręce za nakładaniem tych kar, bo to zawsze jest taka hipokryzja, sami przechodzą w niedozwolonych miejscach pod Sejmem, mimo że ja proponowałem zniesienie tych 100 metrów od przejścia trzeba przechodzić, więc tak, no widzę, że przekroczyłem czas, no dobrze, to ciąg dalszy nastąpi. Dziękujemy bardzo i 2 minuty dla pani posłanki Matysiak, bardzo proszę. Ja tutaj będę kontynuować tę myśl, którą rozpoczęłam w pierwszej swojej wypowiedzi, czyli dotyczącą tego, jak faktycznie dobra infrastruktura w efekcie daje nam bezpieczniejszą przestrzeń, bezpieczniejsze miasta. Podałam już przykład Jaworzna i tutaj warto podkreślić, że jeżeli chodzi o same takie działania infrastrukturalne, to na pewno bezpieczeństwu sprzyjają węższe ulice, zwężanie ulic, ale także budowa chociażby rond. To jest coś, na co można, no pewnie teraz w tej dyskusji wskazać, co to bezpieczeństwo zwiększa, ale chciałabym poruszyć jeszcze jedną kwestię, może już nie tylko dotyczącą dróg, ale samych miast, tych miejsc, w których mieszkamy i żyjemy, dotyczącą chociażby takiego rozbuchanego myślenia o tym, że miasto ma służyć tylko i wyłącznie kierowcom, że wszędzie trzeba móc dojechać, wszędzie można móc zaparkować. Tutaj to jest też kluczowa kwestia związana z budową parkingów, czy tych no ogólnie miejsc parkingowych. I myślę, że warto też jasno powiedzieć, że te działania, które poszczególne samorządy powinny podejmować, to powinny mieć na celu powiedziałabym zniechęcanie kierowców do przyjeżdżania do miast. To oczywiście można zrobić na różne sposoby, przede wszystkim dobrymi rozwiązaniami transportowymi, usługami publicznymi, tak żeby można było dojechać do centrum na przykład z obrzeży i tam na obrzeżach zostawić samochód, a niekoniecznie jechać z własnym autem do samego centrum, korkować miasto, szukać miejsca i tak dalej. Pamiętajmy też, że to są olbrzymie wydatki dla samorządów budowa parkingów, te koszty są naprawdę niebotyczne, od kilkudziesięciu tysięcy do kilkuset tysięcy kosztuje budowa jednego miejsca parkingowego dla samochodu i oczywiście to się nie odbywa tak po prostu, bo zawsze kosztem tego, że mamy mniej zieleni w mieście, nie starcza na inne
usługi, ale też będę kończyć, bo widzę, że już wszystkich widzę, więc czas żebym wyłączył. Dziękuję bardzo i 2 minuty dla posła Sośnierza, bardzo proszę. Skoro Lewica chce zniechęcać ludzi do za pomocą sztucznych barier administracyjnych do jeżdżenia samochodami, to znaczy sama wie, że no trzeba to po prostu inaczej ludzie wybiorą. Są po prostu wygodniejsze i przeważnie tańsze niż transport publiczny. Wyobraźmy sobie, że w takich Katowicach na przykład, ale podobnie wygląda wszędzie, tylko 1/3 wpływów tego związku komunikacyjnego pochodzi z biletów. 2/3 to są dopłaty do tego z pieniędzy podatników, czyli tak naprawdę bilet podkrywa tylko 1/3 kosztów. To jak drogi jest ten przejazd? Jeśli bilet kosztuje tam no, około 4 zł niecałe chyba w tej chwili jednorazowy, no to de facto kosztuje 12, tak? To tyle kosztuje prywatny unibus do Krakowa, co pokazuje, jak bardzo nieefektywnie państwo, czy tam samorząd w tym przypadku, no to jest również organ państwowy, wykorzystuje efektywnie tym zarządza, jakie to jest ogromne marnotrawstwo wszystkiego. W związku z tym ludzie oczywiście wybierają samochody, bo tak jest wygodniej, tak są w stanie dojechać, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy monopol de facto miejskich spółek, które nawet wyrzucają z przystanków, jak tutaj miejsce prywatnych przewoźników, no to jesteśmy skazani na kiepskie usługi, kiepskiej jakości, niewygodne, łatwo się tam czymś zarazić, chociażby w autobusie. Nie wiemy, jaki flejtuch siedział przed nami na tym miejscu. Musimy do autobus jedzie, a ma fantazję jechać 5 minut za późno i nikt tego nie pilnuje, 5 minut za wcześnie, prawda? Zwłaszcza ostatnie autobusy tego dnia to już tam pozwalają jeździć jak chcą. Ja wiele lat jeździłem autobusem po Katowicach, to wiem, o czym mówię. I żadne tam apele, prośby nie przemawiają do tego, żeby zawziął, bo mu nie zależy, bo jest monopolistą, bo jest utrzymywany przez państwo. Jak przynosi straty, to się do tego dosypie. Nie musi się utrzymać z biletu. Mogę nie kupić biletu i co go to obchodzi? W związku z tym usługi są, jakie są. I dlatego trzeba ludzi sztucznie zachęcać do tego, zniechęcać do jeżdżenia samochodami. No dlatego, że stosowanie winne argumenty. Tak? No i Lewica sama przyznaje, że nie wierzy w to, że to jest lepsze. No i dlatego chce sztucznie nas zniechęcać do jeżdżenia samochodami. Dziękuję bardzo za odpowiedź i ostatnia wypowiedź w ramach 4. segmentu debaty dla pani posłanki Matysiak. Bardzo proszę. Nie wiem, skąd pan poseł Sośnierz wie, w co dokładnie wierzy Lewica i dlaczego, ale odniosę się do jednej tylko wypowiedzi dotyczącej nieprawdziwych informacji, które związane są z transportem publicznym. No, panie pośle, pan się myli. Transport publiczny jest bezpieczny i jest to udowodnione różnorakimi badaniami. Ostatnio chociażby niemiecki związek przewoźników zrobił takie badania i porównywał różne grupy podróżujących, tak? Znaczy tych, którzy korzystają z transportu publicznego, z kolei, z autobusów, z metra, z podróżnymi, którzy korzystali z takich osobistych środków transportu, takich jak, nie wiem, rower czy auto. I nie ma różnicy, jeśli chodzi o liczbę zakażeń w poszczególnych grupach, ona była taka sama, to dowodzi tego, że w transporcie publicznym nie zakażamy się częściej niż w samochodzie. Do tych zakażeń dochodzi w innych miejscach i to też jest badane, że głównie tymi miejscami są miejsca pracy, gdzie spotykamy się z innymi po prostu osobami. Natomiast to trzeba jasno powiedzieć. Znaczy, ja naprawdę mam dosyć wysłuchiwania argumentów wziętych z Księżyca, jeżeli chodzi o obrzydzanie Polakom transportu publicznego. Pan poseł doskonale wie, jak ten transport wygląda, bo także jeździ pociągami. Możliwe, że dalej jeździ autobusami, tego nie wiem, ale z pociągów korzysta tak samo jak i inni posłowie. I jest to wygodny i bezpieczny środek transportu. I to jasno trzeba powiedzieć, bo tutaj pan poseł staje ramię w ramię z osobami z Prawa i Sprawiedliwości, z polskiego rządu, które to osoby przez ostatni rok także Polakom obrzydzały transport publiczny, sugerując, że jest niebezpieczny, żeby z niego nie korzystać, żeby się przesiąść, co oczywiście powoduje bardzo duże problemy, bo wiemy, że ta branża już i tak po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa jest naprawdę w bardzo ciężkim stanie, mniej osób jeździ komunikacją publiczną, przesiadła się do własnych aut,
I tak naprawdę bezpodstawnie, bo nie ma powodów, żeby uważać, że transport publiczny jest niebezpieczny. Dziękuję bardzo. I ostatnia wypowiedź w czwartym segmencie dla pana posła Sośnierza. Bardzo proszę. Jakieś niewiarygodne zupełnie, że łatwiej się zarazić we własnym samochodzie, rozumiem, od samego siebie, niż jadąc kilkudziesięcioma osobami. Znam badań, na które pani się powołuje, no nie jestem w stanie znać wszystkich badań, więc nie jestem w stanie teraz zweryfikować, jaka była metodologia i dlaczego to wyszło tak, wyszło, no ale jest to tak sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. No wiemy, że choroby przenoszą się z człowieka na człowieka, drogą kropelkową między innymi, ale też nie tylko, no generalnie tak w większości przypadków. No jak się mają przenieść człowieka na człowieka w samochodzie, którym sam jeżdżę? No przecież to jest absurd, pomijając inne niedogodności, jak to, że właśnie nie dojadę tam, gdzie chcę, tylko tam, gdzie jest przystanek, nie? Nie dojadę stamtąd, skąd chcę, bo tylko stamtąd, skąd jest przystanek. No stronę dojść, że muszę tam dojść, że zabiera to znacznie więcej czasu, że jak mam do załatwienia więcej rzeczy, to już w ogóle ta koszty tego przedsięwzięcia, za każdym razem bilet skasować, prawda, plus czas, który na to poświęcę. W związku z tym no jest to absurdalne, no chociażby jechałem kilka dni temu autobusem właśnie tutaj w Katowicach za jakimś śmierdzącym menelem. No nic to przyjemnego nie jest. No oczywiście czasem jeżdżę i czasem każdy jeździ, no ale no, nie jest to z wyboru, dlatego że no, jeździ to tak jak jeździ. Jest to w takim stanie, w jakim jest stanie. No, gdyby przewoźnicy byli w stanie zapewnić lepsze usługi, do Warszawy Pendolino się jeździ oczywiście fajnie, no ale to jest zupełnie inny poziom usług podobny. Nie jak prywatnym pojadę, ale niechętnie pojadę miejskim autobusem, no bo on jedzie wolno, niepunktualnie, w złych warunkach, no i w oczywisty sposób powoduje, że mam kontakt z innymi osobami, również zakażonymi na różne choroby. Dziękuję bardzo i przechodzimy do piątego segmentu, ostatniego segmentu naszej debaty, segmentu wolnych wypowiedzi, w którym można podsumować debatę, czy też zadać pytanie kontrdebatantowi i jako pierwszy głos zabierze w nim pan poseł Dobromir Sośnierz. Bardzo proszę. To jeszcze uzupełniając a propos transportu publicznego, oczywiście nie mam nic przeciwko transportowi publicznemu, tylko no, dla przeciwwagi pokazuję, że no, to nie jest wybór oczywisty. W wielu sytuacjach sam wybieram transport publiczny z rozmaitych. Wybrałbym go częściej, gdybyśmy dopuścili więcej konkurencji, więcej elementów konkurencji, w tym no, znieśli przede wszystkim monopol miejskich spółek komunikacyjnych i całkowicie je sprywatyzowali no, w dalszej kolejności, bo to poziom usług jest po prostu tragiczny. Apele, żadne zniechęcanie administracyjne, żadne tam dzień bez samochodu, prawda, gdzie raz w roku możemy się przejechać za darmo, nie zachęci nikogo do tego, żeby dobrowolnie korzystał z czegoś, co jest świadczone w taki beznadziejny sposób, jest jeszcze tak drogie do tego. W Katowicach, w większości miast chyba jest podobnie, zresztą, a nawet chyba czasami gorzej, kosztuje więcej niż benzyna, którą spalę. No to jaki jest sens jeździć, a dopłacam tylko 1/3 kosztów, bo 2/3 dopłacam w podatkach do tego. Więc jaki jest, żeby to sprawdzać, żeby to miało ręce i nogi, no ale to do tego trzeba by woli politycznej, a tutaj no tyle osób pasie się przy tych paśnikach, że no przypuszczam, że będzie ciężko. Jeśli chodzi o sprawy związane z bezpieczeństwem, podkreślam jeszcze raz, pozytywny program dla zwiększenia bezpieczeństwa to jest po pierwsze zwiększona odpowiedzialność za spowodowanie wypadków, a nie ściganie przestępstw bezposzkodowanych. OC, znacząca poprawa infrastruktury, oczywiście stopniowa, no bo tego nie da się zrobić z dnia na dzień, ale przede wszystkim przegląd znaków, które powinny być realne, tak żebym ja mógł wierzyć w to, że jeśli jest gdzieś ograniczenie do 30 czy do 50, nawet 30 na 50 albo 50 na godzinę, a nie uczymy ludzi lekceważyć te znaki, no bo tak jak powiedziałem, no są one tak oderwane od rzeczywistości, gdzie na prostej dwupasmowej drodze jest ograniczenie do 50 km na godzinę, no i zresztą takie najbardziej chyba radykalne ograniczenia, jakie widziałem, to były na Sardynii we Włoszech, gdzie oczywiście
no, jest to w totalnym kontraście do praktyki Biostro, a ograniczenia są jakieś w ogóle z kosmosu, właśnie na dwupasmówce takiej wyglądającej jak ekspresówka, nagle 50 na godzinę. Nie mogę uwierzyć w ogóle, co to jest, no, ale no, nie przekłada się to nijak na te przepisy na realne życie. Jeśli będziemy ludzi uczyć poprawności politycznej, no to oni tych przepisów nie będą brać na serio. Dziękuję bardzo i oddaję głos pani posłance. Bardzo proszę. Dużo, dużo tematów. Pewnie też się będę odnosiła do tego, co przed chwilą mówił poseł Sośnierz. Ja się tutaj z posłem Sośnierzem zgodzę w jednym punkcie dotyczącym tego, że faktycznie dzień bez samochodu raz w roku nikogo nie zachęci do korzystania z transportu publicznego. Do tego, żeby korzystać z transportu publicznego, potrzebna jest dobra oferta, dobrze zaprojektowana siatka połączeń, częste połączenia i to powoduje, że chętniej można się przesiąść z własnego auta do komunikacji publicznej. Oczywiście kluczowa jest tutaj także cena, zresztą o tych cenach biletów chociażby kolejowych. Także dużo mówię i tym tematem się zajmuję także na zespole do spraw walki z wykluczeniem transportowym. Ale jeszcze jedna rzecz, bo tutaj trzeba parę kwestii sprostować dotyczących bezpieczeństwa w transporcie publicznym. Panie pośle, no ja nie powiedziałam, że łatwiej zarazić się we własnym samochodzie, tylko podałam konkretne dane, które zostały niedawno wykonane w Niemczech, które porównywały dwie grupy pasażerów, tych, którzy korzystają z własnych środków transportu, przypomnijmy, aut, rowerów, i drugiej grupy, która korzysta z komunikacji publicznej, czyli z kolei czy autobusów. Te grupy codziennie monitorowały swoje przejazdy, zachowywały oczywiście, stosowały się do obowiązujących przepisów, nosiły maseczkę, dezynfekowały ręce i nie było w grupie, która korzystała z transportu publicznego, jakiejś większej liczby zakażeń. Transport publiczny jest bezpieczny i oczywiście są na to dowody, także rok temu przeprowadzone pierwsze badania też przez chociażby niemiecki Instytut Kocha, przez brytyjskie instytuty, które sprawdzały to, jak wygląda ten transport publiczny, jak wyglądają zachowania pasażerów, jak stosowanie się do konkretnych przepisów, jak to wpływa na kwestie ilości zachorowań. I warto o tym pamiętać, ponieważ polski rząd przez cały ostatni rok w ogóle tej kwestii nie badał, nie chciał tego sprawdzać, wprowadzał wzięte z sufitu obostrzenia bez żadnych podstaw. Jeszcze druga kwestia na podsumowanie tej debaty. Warto pamiętać o tym, że koszty utrzymania dróg, wszystkich dróg, są gigantyczne, bo to jest 166 miliardów złotych. I pamiętajmy o tym, że tak naprawdę jeśli chodzi o to, jak w tym koszcie dróg partycypują kierowcy, to partycypują na poziomie 1/4, około 24% to jest ten koszt, który ponoszą kierowcy w akcyzie, w opłacie paliwowej, w jakichś opłatach drogowych, które kierowcy ponoszą. Tak naprawdę 130 miliardów złotych dokłada społeczeństwo, więc to nie jest tak, że społeczeństwo, za nie są kierowcy? Czy samorządy dokładają tylko do transportu publicznego, dokładają też do dróg, po których jeżdżą użytkownicy prywatnych aut i warto mieć tego świadomość, bo te drogi nie wzięły się znikąd i nie jest tak, że to pan jako kierowca tankując tylko na stacji utrzymuje tę drogę. Rozumiem, że te skąd urzędnicy mają pieniądze? Panie pośle, proszę na razie jeszcze nie przerywajmy. Będzie możliwość odniesienia się, jeżeli pan poseł będzie chciał, także ostatnie powiedzmy dwa zdania dla pani posłanki i oddam głos. Ja myślę, że już skończyłam, najwyżej jeszcze też po panu Sośnierzu coś powiem, a może nie powiem, bo też może tak być, że to będzie jakiś totalny facepalm, więc nie trzeba będzie komentować. Tak więc oddaję głos. No ja właśnie dopytywałem, no skąd urzędnicy zdaniem pani poseł mają pieniądze, bo oni mówią, że to kierowcy tylko 1/3, a reszta to urzędnicy z własnych kieszeni, jak rozumiem, własne majątki zastawiają, żeby budować te drogi. Kierowcy, no bo 99% ludzi jest kierowcami rzadziej lub częściej mimo wszystko, więc to my pokrywamy z tego, tylko że w różnej formie. Oczywiście powinno to być uporządkowane i powinno być tak, że drogi są finansowane z podatku drogowego, a nie na przykład paliwa mamy bez sensu, jakiś tam VAT, inne podatki, akcyzy, które nie idą
na drogi z kolei, tak? Więc ten system podatkowy nas jest oczywiście totalnie bez sensu, bo z różnych kieszeni wyjmujemy, przekładamy i żonglujemy tymi pieniędzmi, ale to nie znaczy, że to nie kierowcy utrzymują. No niby kto utrzymuje? No krasnoludki, bo obywatele sobie sami utrzymujemy te drogi, a urzędnicy tylko te w tym najwyżej przeszkadzają, rozkradają, wydają na te drogi więcej niż potrzeba, żeby tam znajomy zarobił i to tyle urzędnicy pomagają, tyle się dokładają do tego, no przecież nie z kieszeni własnych. Pani posłanko, facepalm, czy jest odniesienie? Nie no, już jeszcze coś powiem, już nie będę się uderzać we własne czoło. W każdym razie, panie pośle, oczywiście, że urzędnicy nie wyjmują żadnych pieniędzy z własnej kieszeni. Nie wiem, dlaczego pan poseł uważa, że ja tak myślę. To jest nieprawda. Natomiast kluczowe jest to, że polskie drogi utrzymują nie tylko polscy kierowcy. Utrzymujemy my wszyscy, także osoby, które nigdy nie jechały samochodem, które nie posiadają samochodu, które nie posiadają prawa jazdy, więc warto o tym pamiętać, że my, podobnie jako całe jak autobusy, składamy się na funkcjonowanie tych dróg, na ich utrzymanie, na utrzymanie też autostrad. Dokładnie, no więc kluczowe jest to, że jeżeli chcemy, żeby te drogi były w dobrym stanie, oczywiście dorzucajmy do nich pieniądze, ale dorzucajmy też do dobrej oferty dotyczącej usług publicznych, takich jak transport publiczny, bo ja teraz nie rozumiem, dlaczego według pana posła ważniejsze są drogi, a nie transport publiczny. Znaczy ja nie rozumiem tej fobii przed transportem publicznym, jaka w pana ugrupowaniu, w pana pole funkcjonuje. Nie wiem, czemu nie tak boicie autobusów, fobii. Czemu pan poseł nie, może niech nam... Nie ma żadnej fobii. Jest to... Jak pan dojeżdża drogi są potrzebne na posiedzenia... Korzysta pan z własnego auta, czy może... Dajmy dokończyć pani posłance jeszcze. I to jedno tylko pytanie. Czy przyjeżdża pan samochodem do Warszawy, czy może też przyjeżdża, czy różnie bywa i korzysta pan też z kolei? Znaczy się, że korzystam z kolei. Przecież ja nie przed chwilą, w której wypowiedzi zastrzegłem, że ja nie mam nic przeciwko transportowi publicznemu, znaczy zbiorowemu, bo to publicznemu to właśnie raczej mam, bo on powinien być prywatny, a nie publiczny, i powinien, ale zbiorowy jak najbardziej. No to są sensowne usługi, często z prywatnych busów do Krakowa korzystam z większą przyjemnością niż z samorządowych autobusów miejskich, no ale mimo wszystko i z jednych i z drugich czasem korzystam, i z pociągu do Warszawy również czasami korzystam, czasami z własnego samochodu jak trzeba, więc to nie ma nic do rzeczy, nie mam żadnej, są dla wszystkich, są również dla autobusów przecież, nie tylko dla prywatnych kierowców. Nie ma chyba dróg w Polsce, które były tylko dla prywatnych kierowców. No tam, jak coś się w ogródku zrobi. Ale te publicznie finansowane są dla wszystkich, również dla transportu, tak? Więc to jest, kierowcy dopłacają również do autobusów, do pociągów, do innych środków transportu, z których często nie korzystają. Więc to raczej sugerowanie, że to piesi dopłacają do kierowców, a nie odwrotnie, jest absurdalne. No jest płatnikami w tym, jakbyśmy to spróbowali podliczyć jakkolwiek, płatnikami byliby kierowcy, a beneficjentami byliby piesi, jeśli już, znaczy, bo oczywiście to jest sztuczne rozróżnienie, bo 99% ludzi jest i kierowcami, i pieszymi, tylko po prostu raz z jednym, raz z drugim. No, jest jakiś tam skrawek ludzkości, który jest tylko pieszymi, albo taki, który tak rzadko chodzi, że moglibyśmy ich nie kwalifikować, bo chociaż to już chyba w ogóle jakieś dziwactwo. No ale generalnie no to raczej przepływ jest w tę stronę, że to ciężary, znaczy na ludzi, jako tych samych ludzi, jako kierowców, niż na tych samych ludzi jako pasażerów autobusu, do którym się właśnie 2/3 ceny biletów dopłaca. A do litra paliwa nam 2/3 nikt nie dopłaca, także to jest przeciwnie. Dziękuję bardzo. I jest jeszcze ad vocem? Tak, ja tylko przypomnę jeszcze raz, bo pan poseł nie lubi powoływać się na fakty, ale przypomnijmy jeszcze raz te fakty. 166 miliardów złotych rocznie kosztują polskie drogi, z czego społeczeństwo ponosi 130 miliardów kosztów po odjęciu tych kosztów, które faktycznie ponoszą kierowcy. I no nie jest tak, że z tej infrastruktury korzystają głównie piesi, bo nie korzystają. Korzysta też całe społeczeństwo, głównie kierowcy. Natomiast a ci piesi nie jeżdżą autobusami? Myślę, nie korzystają z tych dróg? Czasami korzystają. Ale mówimy też o infrastrukturze, która na przykład jest w miastach, i tego, że ten prymat, który
pana ugrupowanie stosuje, żeby faktycznie wszędzie można było dojechać własnym autem, móc wszędzie zaparkować, powoduje, że tak naprawdę tracimy na tym jako społeczeństwo, bo przez to nie mamy miejsca na inne rzeczy, z których po prostu moglibyśmy jako mieszkańcy poszczególnych miast korzystać i brakuje tej infrastruktury dla samych mieszkańców miast. Ale ja myślę, że też kończąc w ogóle ten wątek, ten ad vocem, bo pewnie byśmy się mogli tutaj z posłem Sośnierzem jeszcze długo, długo przerzucać rzeczami, powinniśmy zacząć Dobromirze przepytywać pana Mikołaja, bo przecież mu to obiecaliśmy przed naszą dyskusją, że teraz mamy, no odwracamy naszą debatę i to pan Mikołaj będzie odpowiadał na nasze pytania, więc jeżeli chcesz, Dobromirze, możesz zacząć. A weźmy pod uwagę jeszcze głos ludu ewentualnie w takim wypadku. Nie wiem, czy czat jest chętny. Choć jeżeli pan poseł tak bardzo chce, to bardzo proszę. No to jakie jest pana zdanie? Kto wygrał? Uważam, że w debacie nie chodzi o to, kto wygrał, tylko żeby dojść do merytorycznych wniosków, w których możemy się zgodzić razem. I po to jest debata, żeby osiągnąć pewien konsensus albo pewne wnioski. Przede wszystkim razem. A może na koniec jeszcze, to już nie mówi jest się wspólnie, a nie razem. Powiem taką fajną rzecz, bo pewnie też nie wszyscy nasi oglądający wiedzą, że dzisiaj mija dokładnie 6 lat, kiedy powstała partia Razem. 6. rocznica od Kongresu Założycielskiego i tutaj małe lokowanie produktu. Koniecznie w ogóle dołączcie do nas, jeżeli nie wystarczy. Lepiej do nas, do Razem, niż gdziekolwiek indziej. O. Tak więc pani posłanka zrezygnowała z ekskluzywnego pytania do prowadzącego w takim wypadku. Zamieniliśmy to na reklamę partii Razem. Okazja, będzie na pewno jeszcze okazja, bo mam nadzieję, że jeszcze u państwa się pojawię po tym moim dzisiejszym debiucie. Również mamy taką nadzieję. Jeśli chcecie więcej kontroli policyjnych, to jest dobry kierunek. Partia Razem. I tym akcentem kończymy dzisiejszy ring polityczny. Bardzo dziękujemy naszym widzom za spędzenie z nami tego niedzielnego wieczoru. Zapraszam na przyszłotygodniowe programy na kanale My Politics. Zresztą czeka nas odcinek Młodzież versus Politycy z posłem Andrzejem Sośnierzem, na którego zapraszam pana posła Dobromira Sośnierza. Zobaczymy, jak powiedzmy Sośnierz senior wypadnie w starciu z polskimi młodzieżówkami. Tak więc za dzisiaj jeszcze raz bardzo dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia już jutro na kolejnym odcinku Młodzież versus Politycy z senator Rotnicką. Życzę wszystkim dobrej nocy, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję, dobra.